Stan dziecka, które spadło wczoraj z porwanego przez wiatr dmuchańca w Tarnowskich Górach, jest poważny, ale nie zagrażający życiu. Podczas tarnogórskiego pikniku militarnego silny powiew porwał dmuchaniec, na którym znajdowała się 2,5-letnia dziewczynka. Atrakcja przeleciała kilkanaście metrów, a dziecko spadło na asfalt. Monika Herman. O mały włos od tragedii. Wczoraj przed godziną 15 na pikniku militarnym, który odbywał się koło parku wodnego w Tarnowskich Górach, wiatr porwał dmuchańca z dzieckiem. 2,5-letnia dziewczynka korzystała z atrakcji dmuchanej. W trakcie tej zabawy niespodziewany, nagły, silny podmuch wiatru porwał tą atrakcję, uniósł z powietrza, następnie kilkanaście metrów leciał razem z tą dziewczynką. Ta dziewczynka niefortunnie upadła na asfalt i straciła przytomność. Na miejscu zjawiliśmy się my jako policjanci, strażacy oraz załoga ratownictwa medycznego, która udzieliła tej dziewczynce pierwszej pomocy. Ona od razu odzyskała przytomność, jednak na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, które zadecydowało o przetransportowaniu tej dziewczynki do szpitala w Katowicach-Ligocie. Poleciała ona do tego szpitala w stanie stabilnym i przytomna. Piknik militarny organizowany był przez garnizon górnośląski, który ma wieloletnie doświadczenie w organizacji takich imprez. Nie było również zastrzeżeń co do pracy firmy, która odpowiedzialna była za strefę zabaw dla dzieci. Tych ludzi, którzy patrolowali tutaj, bo mamy swoją własną ochronę, widziała to, więc po prostu ten dmuchaniec się z naszych informacji przewrócił. Czy był lepiej, czy gorzej zakotwiony? Z naszych informacji był zakotwiony, bo sprawdzaliśmy to. Zresztą, tak jak mówię, profesjonalna jest to dla nas firma i bardzo ich szanujemy za to. Policja bada teraz okoliczności tego zdarzenia. Obsługa, jak i rodzice dziecka w chwili zdarzenia byli trzeźwi.